Cześć, tu Bartek z Road Racing. Serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy materiał, który jest relacją z wczorajszego wyścigu z cyklu Via Dolny Śląsk, z szosowego klasyka w Obiszowie. Wielkie sukcesy ekipy Road Racing. Dwa pierwsze miejsca, Tomek Schreiber i Paweł Wiktor. Drugie miejsce na dystansie pro, Kamil Gromnicki, obronione jak najbardziej pierwsze miejsce w generalce. I dwa trzecie miejsca, Krzysztof Leszczyński i Sławek Sidorski. Bardzo fajna edycja, dużo emocji, chociaż paskudna pogoda, tak naprawdę padało, no nie są to super przyjemne warunki do ścigania, ale mogło być gorzej, po wyścigu naprawdę lunęło i wtedy by była dopiero masakra, jakby w takich warunkach się wyścig odbywał. I oprócz tego całego szczęścia mojego, bo się cieszyłem bardzo, jak są sukcesy mojej ekipy, to dlaczego mam się nie cieszyć? Jedna rzecz utkwiła mi w pamięci, jeden z kolarzy naszych powiedział do mnie, czego tak się cieszysz z sukcesu Tomka, jakbyś sam co najmniej wygrał. To jest bardzo dobre stwierdzenie. Dokładnie tak jest. Cieszę się z jego sukcesu dokładnie tak, jakbym sam wygrał. Dlaczego? Bo jestem częścią tej ekipy, bo ją stworzyłem, bo moi wszyscy koledzy, wszyscy, którzy są w road racingu, wszyscy nasi partnerzy, nasi sponsorzy, w momencie jak wygrywa nasz kolarz, powinni się cieszyć tak, jakby sami wygrali. Dokładnie tak powinno być. I tak się właśnie cieszę z każdego sukcesu moich kolarzy, ale też jak tego sukcesu nie ma, mogą na mnie liczyć, mogą liczyć na rozmowę ze mną, na wsparcie i na cierpliwość. Nie wsparcie takie na zasadzie, o okej, okay, nie poszło ci, ale za dwa miesiące musi być lepiej. Nic z tych rzeczy, różnie bywa w życiu. Kolarstwo i forma to są rzeczy, które nie są stałe, stabilne, różne rzeczy mają na to wpływ i z tego powodu to już nie jest wtedy wsparcie. Dla mnie to jest taki rodzaj mini szantażu. To nic z niczym takim wspólnego mieć nie chcę. Zanim przejdziemy jeszcze do materiału, poproszę Was o subskrypcję i bardzo dziękuję wszystkim widzom, którzy dołączają do kanału. Zapraszam również do zapisywania się na Predator Bory Gravel, na nasz wyścig gravelowy, link w opisie. I niedługo widzimy się po raz kolejny, a tymczasem zapraszam na relacje machające ręce Pawła Wiktora po pięknej solowej akcji, gdzie na ostatnim wzniesieniu tego wyścigu zaatakował i ruszył już na solo na metę. No zostaną z nami na pewno na dłużej. To jest oczywiście gest, który ma pewną konkretną przyczynę. Wout van Aert, oryginalny autor tego gestu, jest zawodnikiem sponsorowanym przez Red Bulla, a to jest po prostu Red Bull doda ci skrzydeł. I tyle. Tak to było na Tour de France. I coś Wam jeszcze pokażę. Od mojego kolarza, od Tomka Schreibera, zwycięzcy wczorajszego wyścigu, który sezon zaczął od drugich, trzecich miejsc i właśnie wtedy go pocieszałem i mówiłem, że jeszcze wszystko będzie dobrze. W międzyczasie pojechał w Alpy francuskie pośmigać. Pamiętając o swoim prezesie, przywiózł coś takiego, oryginalne pamiątki z Tour de France, czapeczki z tego wyścigu oraz t-shircik w grochy. No mi koszulka w grochy nie grozi i nie groziła, ale bardzo mnie to cieszy. Raz jeszcze Tomek, bardzo dziękuję za pamięć i tym razem zapraszam już naprawdę na film. Hej! Jest git. Marek gotowy do wyścigu. Dzisiaj warunki wymagające. Ale takie jest kolarstwo. Zwycięzca wyścigu w Żmigrodzie, Krzysiu Leszczyński. W dobrym humorze, mimo nie najlepszej pogody, Giant i Evan Light. Giant TCR i Evan Light jako sprzęt, jako wybór sprzętowy na dzisiaj. Powodzenia, Krzychu. 5, 4, 3, 2, 1, start. I pojechała pierwsza grupa. I kategoria M30. Pojechała. Dają, 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 chłopaki! Do przodu! I Tomek Schreiber w ucieczce. Kolejne grupy. Ciężkie warunki, dziewczyny lecą, walczą ambitnie. W odjeździe jedzie kolarz Road Racing, Tomek Schreiber. Dajesz, Tomeczku!
Daj mu trochę wyjść na zmianę, niech popracuje trochę. Trzymaj go, trzymaj Tomek, trzymaj! I... Dawaj, 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 dawaj Tomek, dawaj końcówka! Mocno! Brawo! Brawo, brawo, brawo Paweł! Brawo Paweł! I jest kolejne zwycięstwo dla Road Racingu. Ogień chłopaki! Dawaj, 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 dawaj Igi! Ale raz bym leżał. Po wyścigowa atmosfera gorąca, bohater dnia dzisiejszego Tomasz. Pokonał Wojtka Zielińskiego, który miał być nie do pokonania. Widziałem to wszystko na trasie. Tomku, opowiadaj jak było. No od startu uciekliśmy. Wojtek oczywiście zrobił swoją robotę, uciekał. Ledwo co mu siedziało na kole, no nie przyznam, jest bardzo mocny chłop. Ale też dawałeś dużo zmian. Większość pierwszego kółka była z przodu. Tak, tak, tak. No, noga się rozkręca, nie powiem, dużo pracuję nad tym, ale no, na finiszu sobie nie byłem pewny, ale na ucieczce to z Wojtkiem jest masakra. To jest bardzo ciężko, ale noga dobrze idzie w górę. Tomek, widziałem cię na trasie, widziałem jak walczyłeś, ile ci to kosztowało. Tym bardziej wielkie gratulacje, piękne zwycięstwo, pękam z dumy. Cierpiałem, ale się opłacało. Ale się opłacało, teraz jest chwila szczęścia. Krzysiu, trzecie miejsce dzisiaj, jak było, opowiadaj. Jak było? No było ciężko, szybko. Ciężko, ale szybko. Daliśmy radę. Może nie ja. Który byłeś, Łukasz? Trasa. Nie wiem, daleko. Trasa selektywna. No. Towarzystwo nie chciało współpracować, także było nas tylko trzech, którzy tam pracowaliśmy. I ta trójka zafiniszowała. No nie, na końcu tam się pokazali koledzy, których w ogóle... Którzy w ogóle odpoczęli na trasie. Pierwszy raz zobaczyłem w peletonie. Takie jest kolarstwo, nic z nim nie zrobisz, no nie możesz ich zacząć, wiesz, no, dlatego rugać. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnej kraksy, bez upadku. To się liczy, dokładnie. A tu z Wout Van Aert z Road Racingu. Piękny gest w stylu Wouta Van Aerta z Tour de France i ucieczka na ostatniej hopie przed metą. Jak się jechało, Paweł? Jak wypalił ten plan? Było bardzo niebezpiecznie przede wszystkim, bo ślisko. No cały czas było sucho, a dzisiaj popadało i w takich warunkach to jest po prostu jak na lodzie. Chłopaki leżeli parę razy, Sławek, między innymi na rondzie za Grodowcem, ale na szczęście pozbierał się zaraz i do nas doszedł. No i plan w sumie wypalił. Rwaliśmy od początku, właśnie w sumie plan był taki, żeby zaatakować mocniej całą grupą, ale był na tyle chaos, że po prostu skakaliśmy co pojedynczo. Na podjazdach szliśmy mocno, no i grupa tak się podmęczyła, że na koniec na ostatniej hopie 4 km przed metą Paweł, udało się zaatakować. Mam do ciebie pytanie. Jeden z naszych kolarzy przyobserwował twój trening, jak robiłeś tempówkę na dosyć wysokiej mocy. Czy możesz powiedzieć, ile to było minut i ile watów? Tak, żeby widzowie kanału Road Racing z całej Polski i świata, bo również mamy widzów za granicami Polski, Polonię polską, żeby wiedzieli, jak jeżdżą amatorzy w Polsce. No to teraz w tym tygodniu robiłem tempówkę, gdzie udało mi się zrobić koma Tomka Kiedysia. Pozdrawiamy Tomka! I na 13 minutach miałem chyba 403 waty. No to daję obraz. I przy jakiej wadze? 78 kg. 77. No to macie, moi drodzy widzowie, obraz, co trzeba mieć pod nogą, żeby wygrywać wyścigi amatorskie na dystansie fan. Gratulacje, Paweł, pięknie nagrało się to, będzie na filmie. Trzymaj się. To przy okazji, jeśli... Jest jeszcze? Tak. Jak Wout ogląda, to pozdrawiam. Dzięki za inspirację. Dzięki, na razie, hej. Chłopaki, jak dzisiaj na wyścigu? Warunki ciężkie, ale jest sukces. Kamil dojechał na drugim miejscu. Daniel, mniej więcej, który byłeś? Ja szósty byłem. Szósty, czyli też bardzo wysoko. Jak się jechało? Opowiadajcie, jak się w deszczu ściga. Ciężko. Doświadczenie wygrywa. Dzisiaj to widzieliśmy, bo kilka kilometrów po starcie leżało u nas 3/4 peletonu. No czasami trzeba jakby wiedzieć, gdzie trzeba odpuścić, szczególnie w takich warunkach. Daniel też chyba o tym wie. No, były kolarz z wielkimi sukcesami w tym roku. Narodziła się jakby ucieczka dzisiaj przez to, że po prostu jakby ten peleton leżał. No i ci, co przetrwali, to utworzyli po prostu tą ucieczkę. Tajna współpraca, w 6 osób jechaliśmy, wszystko się układało. Potem takie porozumienie tajne z Danielem było, co robimy, bo nas było dwóch tam w tej grupce. No i ja tam na Grodowcu, na podjeździe takim najcięższym, tam spróbowałem też ataku z jednym z kolarzy. Polecieliście, czyli to od Grodowca ten odjazd tak, poszedł. Tak, tak. Mhm. Daniel, jak dzisiaj jazda, jak sobie oceniasz jazdę na deszczu? Znaczy, no co, no trzeba było ostrożnie, tak? Generalnie, zakrętać z głową? Tak, no tam faktycznie, tak jak Kamil mówi,
W sumie kluczowy dla wyścigu był ten zakręt, nie wiem, który to był kilometr, 10 może? Nawet chyba nie. No, nawet nie, tak naprawdę tam się wszystko uformowało. Ucieczka taka sześcioosobowa, znaczy początkowo była tam czteroosobowa, później dwóch dojechało. No i w sześciu żeśmy tam współpracowali dosyć zgodnie. No ja Kamilowi już w połowie wyścigu sygnalizowałem, że ja raczej będę mieć problemy, żeby tutaj się jakoś liczyć w żeby walce. Się odnaleźć. Mhm. No, ale... słuchaj, byłeś szósty, to się jak najbardziej liczyłeś znaczy w walce. Ja się cieszę, że że się w końcu udało załapać w odjazd tutaj na Via i się sprawdzić tak naprawdę, no ale... Te 25 km przed metą to już absolutnie już nie było w ogóle mowy o czymkolwiek, żeby tutaj o ofensywnych akcjach. Tak. Ale Daniel, trzeba cię też pochwalić, bo jest okazja, widzowie oglądają. Wygrałeś ostatnio zawody dwa razy z tego co kojarzę. Jedne we Wrocławiu, drugie tam na Opolszczyźnie, na torze. No i wielkie gratulacje z mojej strony. No dzięki. No. Forma wróciła, noga wróciła i uśmiech na buzi jest. Zerknijmy jeszcze na Gianta. Kamil, jakbyś nogę troszeczkę ruszył, dokładnie, zwycięski biały Giant TCR i koła Evan Lighta, które nam towarzyszą od początku sezonu niezawodnie. Chłopaki, bardzo dziękuję i śmigajcie się ubierać, bo jest zimno, a wasze zdrowie najważniejsze. Dziękuję. Zwycięzca dzisiejszego wyścigu, dla mnie, Tomku, to dzisiaj były wielkie emocje, bo byłem z tobą na trasie. Załapałem się do auta pilota i widziałem, jak walczyłeś. Byłem mega zbudowany, bo wiedziałem, że nie jest ci łatwo. Jechałeś z czasowcem, który naprawdę ma grubo pod nogą. Dawałeś sporo zmian. Jak było? Opowiedz jeszcze na spokojnie już, bo mamy jeden wywiadzik, ale robimy drugi. Na spokojnie, wszystko emocje opadły. Tak jest. No, powiem tak, no cierpiałem. Cierpiałem i to bardzo, bo Wojtek to no, bardzo mocne zmiany dawał. Nie ukrywam, że nie. No jest czasowcem bardzo dobrym i jak zaciągał, już uciekali, no to na kolana miałem mu ciężko utrzymać, więc było, ale udało się współpracować w miarę, pójść po zmianach. Także żeby was też grupa nie nakryła. Tak, bo jakby nas doszli, to już mogłoby się inaczej potoczyć na finiszu. Ale no cierpiałem, ale cierpieniem się udało, wygrać. Udało się wywalczyć. A powiedz mi jedną rzecz. Przed finiszem musiałeś podjąć decyzję. Atakować z koła, czy wyjść na pierwsze miejsce i zalutować od razu tam 150 metrów przed metą, tak jak zrobiłeś. Chodziło ci po głowie, żeby z jego koła atakować, czy miałeś pomysł jednak taki jak... Tak. Bardziej myślałem, żeby z Wojtka koła wystrzelić, bo wiemy, no na finiszu może różnimy się trochę, tak? On jest czasowcem. Ty bardziej sprinterem. Tak, ale no nie ukrywam, to też jest mocny na też, na też, też. Tak, jak zaciągnie to jest ciężko, ale po prostu no coś tam się zamieszaliśmy, uciekaliśmy we dwóch, doszliśmy poprzednią grupę, no i oni się podczepili pod nas. No i tak Wojtek został w tej grupie, ja zaatakowałem, no i tak jechaliśmy już do mety. Wojtek później skoczył z tamtej grupy, dochodził nas, bo no czasowiec no to jednak mnie dochodził. Wiadomo. Dochodził mnie, ale na finiszu po prostu zaatakowałem, kolejny raz zaatakowałem i poprawiłem, Wojtek już nie dał mi rady. Nie dał rady, widziałem to wszystko na żywo, wielkie emocje, bo po prostu troszeczkę żeście mnie zaskoczyli tym finiszem. Ja byłem czymś zajęty, patrzę, Tomek jest z przodu, nie? Finiszuje na pierwszym miejscu przed Wojtkiem. No jest to wielkie szczęście, też dla widzów naszych. Tomek zaczął ten sezon od startów gdzieś tam w okolicach podium, ale nie wygrywał. I wróciłeś z jakiego kraju teraz? Z Francji, byłem w Alpach, także... Na obozie w Alpach. I to jednak co pojeździsz po górach, to noga się wzmacnia, wydolność rośnie i to wszystko się fajnie składa. Bardzo trenowa zrobione. Było czuć, no mam nadzieję, że to będzie szło w górę. A powiedz mi, jak dzisiaj spisywały się Evan Lighty? Evan Light jest partnerem naszym, wspaniałe polskie koła ze Śląska. Firma, która nas wspiera, która dostarczyła 7 kompletów kół na wyścigi w różnych konfiguracjach, pod szczękę, pod tarczę, 38, 50, 60 pod tarczę i 50 twoje pod szczękę. Tak. Jak się spisywały? Czyli ja porównać nie mogę do innych kół lepszych, bo według mnie te koła są najlepsze, bo jeżdżę na Itublesach, teraz jechałem dzisiaj na Opolce, więc koła naprawdę wszechstronne i fajnie się toczą, na wiatrach bardzo dobrze znoszą i Tublesa i oponkę obsłużą, także według mnie... I nie ma problemu z instalacją tych opon. Nie ma problemu, to jest szczelne, że... To jest wszystko na plus. Bardzo nas to również cieszy. Dzisiaj dużo sukcesów ekipy Road Racing. Pierwsze miejsce Pawła i finish na Wouta van Aerta. Niesamowita akcja z ostatniej hopy zalutował. To jest potwornie mocny kolarz, który no, dzieli i rządzi w kategorii M40. Bardzo fajna jazda Łukasza, Radka, Sławek z kraksą, ale pozbierał się, dojechał do mety. Krzysiu trzeci. Pierwsze miejsce twoje, pierwsze Pawła i teraz drugie miejsce Kamila i szóste Daniela. Wszyscy w pierwszej dyszce praktycznie, co mnie bardzo cieszy jako szefa tej ekipy. Road Racing, jasna strona kolarstwa. Road Racing, jasna strona kolarstwa.